Cześć, witam Was w odcinku, w którym zajmę się tematem blockchainu. Podejdę do niego trochę w sposób dyskusyjny, także zapraszam osoby chętne do podejmowania dyskusji w komentarzach, do zajęcia własnego stanowiska w przedstawionych przeze mnie tutaj tematach, gdyż postaram się trochę porozważać, do czego tak naprawdę ten blockchain nam jest potrzebny. A w tym momencie, w tym odcinku zwrócę uwagę na pewne aspekty, w których według mnie na chwilę obecną po prostu nie jest potrzebny. Odcinek ten może być przydatny osobom przede wszystkim inwestującym długoterminowo oraz myślę, że nawet krótkoterminowo z tego względu, że po prostu w sytuacji, kiedy zainwestujemy w jakiś projekt nawet na krótko, a chwilę później będzie jakaś informacja, pojawi się informacja w internecie na temat danego projektu, a raczej jego zastosowania, że jest zupełnie odlewane od rzeczywistości, to taki projekt również na pewno nie zyska na wartości. Także zapraszam Was do tego odcinka. Ja często analizując projekty staram się skupić na problemie, jaki dany projekt rozwiązuje, a zanim podejmę się konkretnego projektu, staram się zorientować, jakie branże borykają się z jakimi problemami. I do tego są według mnie dwie ścieżki. Pierwsza z nich to jest taka, że pracujemy w jakiejś branży, mamy kontakt z ludźmi lub znamy osoby z konkretnej branży, z konkretnego środowiska i one są nam w stanie w obiektywny sposób przedstawić, z czym ta dana branża boryka się, jakie ma problemy. Drugi sposób, który każdy z nas może wykonać z własnego domu czy z własnego miejsca, w którym pracuje czy spędza czas, jest to po prostu zapoznanie się z wszelkiego rodzajami artykułami, raportami. Tutaj pokazuję Wam na ekranie slajd z filmu odnośnie narzędzi analizy fundamentalnej, czyli jak podchodzić do problemu, który dany projekt rozwiązuje. I właśnie przeszukanie takich stron wymienionych tutaj jak Nielsen, Ipsos, GfK czy Kantar pod kątem danego problemu, czy to jest na przykład supply chain management, czy jakieś zagadnienia związane z prywatnością, czy z prawami autorskimi. Tutaj znajdziemy właśnie informacje odnośnie tego, znajdziemy raporty, w których będą wiadomości, z jakimi problemami dana branża na ten moment się boryka. Oczywiście można również podejść do tematu w ten sposób przedstawiony na tym diagramie, czyli jest to taki algorytm, taki schemat blokowy, który pozwala nam uzyskać odpowiedź na to, czy w naszym projekcie powinniśmy zastosować blockchain, jeśli tak, to jakiego rodzaju blockchain, czy to będzie blockchain publiczny, czy prywatny. Także tutaj możemy oczywiście również takim diagramem się posiłkować. Natomiast ja tutaj przedstawię Wam kilka kwestii, które tutaj sobie przedstawiłem na Trello, żeby po prostu o niczym nie zapomnieć. I pierwszym aspektem jest łańcuch dostaw, czyli zarządzanie łańcuchem dostaw, jak to ogólnie na chwilę obecną wygląda. Polega to na tym, że składamy zamówienie i dostawca w pewnym sensie zgodnie z umową zobowiązuje się do zapewnienia konkretnych warunków realizacji tej umowy, czyli po prostu do dostarczenia nam produktu. Te warunki, tak czysto technicznie, to na przykład jeśli chodzi o jakieś produkty, dla których ważna jest temperatura przechowania, te warunki powinny uwzględniać temperaturę, powinny uwzględniać czas. Jeśli przechodzi to przez szereg różnych pośredników, to oczywiście powinno być uwzględnione, kiedy, w jakim miejscu produkt się znajdował. Jeśli mówimy w kontekście temperatury, to jaka temperatura była aktualnie pokazywana, na przykład jeśli chodzi o dostarczenie mrożonek poprzez jakąś firmę kurierską, to oczywiście z konkretnego miejsca do kolejnego miejsca istotne dla nas jest czas, w jakim ten produkt
przechodził oraz jaka temperatura panowała w danym tutaj samochodzie, czy to na przykład statku, konkretnie środku lokomocji. I tutaj oczywiście blockchain daje nam informację, gdzie i kiedy był dany produkt, czyli taka informacja może być i w wielu przypadkach jest już zapisywana na blockchainie. Jasno mamy pokazane, gdzie to było, kiedy było, kto tam się pod tym podpisał i zatwierdził, że tak rzeczywiście było. Niestety blockchain nie daje nam gwarancji tego według mnie najważniejszego czynnika, czyli jaką temperaturę ten czujnik nam pokazywał, jak on to mierzy. Ponieważ tutaj różne rzeczy mogą się dziać po stronie firm zajmujących się dostawą, taki czujnik może być umieszczony tylko w jednym miejscu na cały na przykład kontener, albo taki czujnik może być w sytuacji w opakowaniu tylko jednego produktu. No, nas bardziej powinno interesować właśnie to ten jeden produkt. Natomiast tutaj nigdy nie mamy pewności właśnie o poprawności tych danych, dopóki to nie są dane, które są przechowywane na bloku, czyli tak zwane transakcje on-chain. Chodzi mi o to, że nie mamy możliwości jak na ten moment poprawnej metody użyć do zweryfikowania, czy te dane odnośnie tej konkretnie temperatury, które są zapisywane na blockchainie w ramach łańcucha dostaw, czy te dane są tak naprawdę prawidłowe. Mamy oczywiście informacje, kiedy to było, gdzie to było, ale nikt nie da nam, a na pewno nie da nam tego blockchain, nie da nam pewności, czy ta temperatura była rzeczywiście odpowiednio wskazywana i czy nie było tam żadnych przekłamań. Tutaj oczywiście czynnikiem, który możliwie poprawi funkcjonowanie tego, są wyrocznie, czyli mechanizm Oracle, który odpowiada za weryfikację i za dostarczanie danych do blockchainu. Jednak tak naprawdę zastanówmy się, czy tutaj ten blockchain, jego zastosowanie na ten moment jest tak naprawdę odpowiedni i na ile oczywiście jesteśmy w stanie to zmienić w przyszłości. Także interesuje mnie wasze zdanie w tym zakresie. Kolejna sprawa to gwarancja autentyczności obiektów, czyli na przykład jakichś drogich, unikalnych dóbr materialnych, produktów, takich jak wino, zegarki, samochody, które są łączone poprzez token i umieszczane na blockchainie, gdzie mamy potem możliwość na przykład za pomocą QR kodów weryfikację tej autentyczności. I tutaj ponownie blockchain, dzięki blockchainowi wiemy, kto i kiedy dany przedmiot posiadał, czyli w momencie, kiedy dany przedmiot przechodzi z rąk do rąk, przechodzi z osoby A do osoby B, z osoby B do osoby C, to mamy tą historię dzięki blockchainowi. Wiemy, gdzie i kiedy ten dany produkt materialny się znajdował. Natomiast nie wiemy, w jakim on stanie tam się znajdował. Nie wiemy, co dana osoba z tym produktem robiła. Nie wiemy, czy w kontekście tego wina, czy to zostało przelane. I po prostu butelka, na której został ten QR kod, dalej tylko przechodzi z jakimś innym płynem. Czy na przykład w kontekście zegarków, czy samochodów, te podzespoły nie uległy w jakiś sposób podmianie. Także tutaj również blockchain w kontekście tego problemu nie daje nam 100% gwarancji odnośnie właśnie autentyczności obiektów. Tutaj kolejny raz prośba do was, jak wam się wydaje, jakie jest wasze zdanie w tym zakresie. Kolejny aspekt, gwarancja autentyczności dokumentów, czyli na przykład dyplomów, ukończenia studiów, kursów i tego typu rzeczy. Tak naprawdę gwarancją autentyczności jest podpis cyfrowy, jeśli mówimy o kontekście elektronicznym, czyli podpis cyfrowy danego dokumentu, no i znacznik czasu, żeby po prostu mieć to jasno określone, kiedy to miało miejsce. I w tej sytuacji tak naprawdę blockchain daje nam ten znacznik czasu, ponieważ bloki są podpisywane, odpowiednie dane zahaszowane trafiają do bloków, są umieszczane na blockchainie i po prostu nie mamy możliwości modyfikacji tych danych. Jednak pamiętajmy, że tak naprawdę blockchain to nie jest podpis cyfrowy, który w tym przypadku tak naprawdę według mnie w dużej mierze rozwiązuje problem związany z gwarancją autentyczności dokumentów. Ponadto sam podpis cyfrowy jest dużo dłużej na rynku
niż sam blockchain. Umieszczanie hasza na blockchainu, gdzie haszem jest na przykład skrót danego dokumentu, treści danego dokumentu, jest realizowane poprzez jakiś pojedynczy punkt dostępowy i tutaj jest kwestii związanej z bezpieczeństwem. Mamy do czynienia z tak zwanym single point of failure, czyli mamy do czynienia z pojedynczym punktem dostępowym, który można w dosyć prosty sposób skompromitować, ponieważ nigdy nie mamy pewności tak naprawdę, kto dany dokument umieścił na blockchainie. I tutaj pojawia się również problem tak zwanego zaufania, gdyż musimy ufać osobie czy instytucji, która ten dokument na blockchainie umieszcza. Czyli pomimo tego, że na samym blockchainie nie mamy tej zaufanej trzeciej strony, ale z drugiej strony ufamy tutaj komuś, jakiejś organizacji, instytucji, która ten dokument, a raczej skrót tego dokumentu na blockchain umieszcza. Tutaj według mnie tak naprawdę problem, jaki występuje w tej dziedzinie wiedzy związanej właśnie z autentycznością dokumentów, sam podpis cyfrowy rozwiązuje ten problem w 100%. Nie za bardzo widzę potrzebę czy konieczność umieszczania tego później na blockchainie w celu zweryfikowania tego. Dodatkowo tutaj pewnie część z Was przypomni sobie projekt Polskiego Banku PKO, który jakiś czas temu właśnie anonsował, że udomowił technologię blockchain w zakresie właśnie dokumentów. Tylko tak naprawdę tutaj technologia blockchain jest użyta do otrzymywania zmian w regulaminie. Czyli po prostu mamy wgląd w to, jak wcześniej regulamin wyglądał, co w regulaminie zostało zmienione i to wszystko jest jawne. Także taka, w uproszczeniu mówiąc, po prostu historia wersji danego dokumentu. Tutaj oczywiście nie mówimy w żaden sposób o potwierdzaniu autentyczności tego, gdyż to jest centralnie utrzymywane przez bank PKO. Kolejna sprawa, tutaj, którą też chciałbym podać do dyskusji w zakresie zastosowania technologii blockchain, to głosowanie. Według mnie największym problemem związanym z głosowaniem jest potwierdzanie tożsamości głosującego. I podobnie tutaj technologia blockchain sama w sobie nie za bardzo ten problem rozwiązuje. Ten problem rozwiązuje podpis cyfrowy, który jest oparty o dystrybucję klucza prywatnego i publicznego. Tutaj problemem, z którym borykają się właśnie instytucje odpowiedzialne za generowanie podpisu cyfrowego, jest generacja klucza, odpowiedni audyt tego. Oczywiście najlepiej, jeśli sam mechanizm generowania i tworzenia jest open source, wtedy cała społeczność również może ten proces przejrzeć. Oczywiście osoby, które znają się na technologii i mogą to zrealizować. Także tutaj potwierdzanie autentyczności oczywiście w zakresie technologii blockchain może być realizowane przez wyrocznie, które w pewnym stopniu potwierdzą autentyczność wprowadzanych danych, czyli potwierdzą cyfrowo tożsamość osoby głosującej. I podobnie blockchain pozwoli nam tutaj na powszechnie widoczne wyniki tego głosowania w czasie rzeczywistym. Jednak nie da nam tej gwarancji tożsamości, czyli blockchain nie jest podpisem cyfrowym. Tutaj taka jeszcze jedna uwaga z mojej strony. Czy w zakresie głosowania i realizowania tego problemu przez technologię blockchain widok właśnie w czasie rzeczywistym na wyniki waszym zdaniem nie będzie pewnym osobom sugerował tak naprawdę, jaki głos w danym głosowaniu powinien zostać przez niego oddany. Chodzi mi o to, że gdy osoba taka zobaczy, że na przykład pewna, nie wiem, partia, jeśli mówimy o jakichś wyborach w kontekście parlamentarnym, już na ten moment ma dosyć dużą przewagę, czy taka osoba nie stwierdzi, że po prostu ten jej głos będzie bez znaczenia i albo zrezygnuje zupełnie z oddania tego głosu, albo jeszcze umocni tą wygrywającą stronę. Także tutaj właśnie taki efekt psychologiczny na pewne osoby może zadziałać i tym one mogą się kierować, o ile to właśnie głosowanie będzie na żywo widoczne jeszcze przed jego zakończeniem. Kolejna sprawa związana z prawami autorskimi i tutaj odsyłam do artykułu bardzo ciekawego,
czyli opisującego to, w jaki sposób anonimowy artysta Banksy potwierdza swoje prace. Myślę, że o Banksym większość osób słyszało. Jest to osoba, która tworzy po prostu takie murale. Nie wiem, jak dokładnie to się fachowo nazywa. Chodzi mi o obrazy malowane na ścianach czy na płotach w tego typu miejscach. One są specyficzne co do niego i oczywiście w jaki sposób on potwierdza to, że jest autorem konkretnego tego murala, ponieważ jest też szereg osób, które naśladują Banksy'ego i on opracował sobie bardzo fajny, innowacyjny sposób, który nie jest oparty o blockchain, a pozwala na 100% weryfikację jego prac. Także tutaj osoby chętne zapraszam do zapoznania się, w jaki sposób to jest realizowane. I tutaj artysta tworzy dzieło, umieszcza ponownie jego skrót, czyli hash na blockchainie, ale co natomiast, jeśli ktoś wcześniej umieści hash danego dzieła na blockchainie, tutaj pojawia się problem. Oczywiście ta praktyka mogłaby być zastosowana w oparciu o blockchain, o ile byłaby powszechna, czyli o ile każdy artysta umieszczałby swoje prace na blockchainie zaraz po ich wytworzeniu, ponieważ w momencie, kiedy one trafią gdzieś do muzeów, trafią w ręce poszczególnych osób, wtedy ciężko będzie to już zweryfikować. I tutaj blockchain przechowuje dane, których nie można modyfikować, czyli raz wprowadzona informacja tam zostanie, natomiast blockchain nie jest technologią Internet of Things, nie pozwala nam na weryfikowanie stanu fizycznie danego produktu oraz tego, co się z nim dzieje. Kolejna i z tego, co widzę, już ostatnia sprawa, którą chciałem tutaj poruszyć, są właśnie tokeny, czyli tokeny z ICO. Kwestia tokenów, które tak naprawdę nikogo do niczego nie zobowiązują. Nie są udziałem w organizacji, czy nawet nie są udziałem w jej zyskach, także kupując tokeny danego projektu, które są przechowywane obecnie na blockchain, mam nadzieję, że każdy z nas podchodzi do tego bardziej jako crowdfunding niż takie tradycyjne IPO mające miejsce na tradycyjnej giełdzie. I tutaj pojawia się taka kwestia kolejna dyskusyjna związana z technologią blockchain, czyli zaufaniem do zespołu. No bo jeśli mówimy o tym w kontekście poza blockchainowym, to musimy to oddać do decyzji jakiejś centralizowanym urzędom, które to zweryfikują, potwierdzą, przejdą cały proces, tak jak to się odbywa na przykładzie IPO. Natomiast kupując tokeny z ICO, tak naprawdę ufamy zespołowi, że dostarczy nam to, co, do czego się zobowiązał i że wartość tych tokenów tak naprawdę wzrośnie. Oczywiście mamy tutaj kolejne przeobrażenia ICO, takie jak STO, które te tokeny oczywiście są bardziej zbliżone do typowo takich tokenów z tradycyjnej giełdy. No to jest oczywiście materiał na kolejny odcinek, którego tylko sygnalizuję, że tak naprawdę na chwilę obecną tokeny, tokenizacja, umieszczanie tego na blockchainie do niczego nikogo tak naprawdę nie zobowiązuje. Kolejna sprawa, którą chciałbym tak poruszyć ogólnie w kontekście samego blockchainu. Tak naprawdę blockchain jest wolny i wymaga większych zasobów sprzętowych w porównaniu do tradycyjnej bazy danych. Blockchain nie jest technologią, która ma być używana w celu realizacji jakichś szybkich operacji, ponieważ w konkretnych zastosowaniach on będzie wolniejszy niż konkretna baza danych. Oczywiście tutaj też są wyjątki od tej reguły, tutaj można byłoby się bardzo dużo rozwodzić pod względem szeregu różnych wskaźników technologicznych. Niemniej jednak ogólnie myślę, że można taką tezę postawić, że blockchain jest wolniejszy niż tradycyjne przechowywanie danych, czy to w relacyjnych, czy w nierelacyjnych bazach danych. Także tak naprawdę do czego ten blockchain jest? Myślę, że na chwilę obecną po prostu najlepsze ma zastosowanie w kwestii pieniędzy, czyli potwierdzaniem tego, że jeśli strona A posiada jakieś środki i chce przelać część tych środków w stronie B, to według blockchainu mamy
potwierdzenie, że ta operacja może być zrealizowana. Tutaj oczywiście można byłoby to oprzeć również o Zero Knowledge Proof, czyli o mechanizm, który opisałem w jednym ze swoich filmów, także osoby chętne do zapoznania się z tym tematem odsyłam do tego odcinka. Tutaj mamy również w kwestii pieniędzy na blockchainie potwierdzenie transakcji bez tak zwanej zaufanej trzeciej strony. I oczywiście emisję kryptowalut, czyli to, co tak naprawdę jest problemem obecnie w systemie finansowym, że te pieniądze, a zwłaszcza ich emisja, teoretycznie jest kontrolowana, ale tak naprawdę instytucje kontrolujące mogą z tym robić co chcą. No, w przypadku kryptowalut opartych o technologię blockchain ta emisja jest z góry jakoś ustalona w zależności tam od założeń konkretnego projektu. I tak naprawdę, jeśli projekt jest solidny, to nie za bardzo jest tutaj jakakolwiek możliwość ingerencji w samą emisję kryptowalut. Także to chyba tyle, jeśli chodzi o takie przemyślenia odnośnie technologii blockchain z mojej strony na ten moment. To jeszcze pokażę Wam takiego lekko prześmiewczego tweeta właśnie użytkownika MalwareTech. Czyli jak decydować, czy projekt, na którym pracujesz, powinien używać technologii blockchain. Oczywiście to jest, należy to traktować z przymrużeniem oka i w tym kontekście przedstawiam Wam ten diagram w tym momencie. Także zapraszam tutaj do dyskusji w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat blockchain, czy Wy wybierając swoje produkty inwestycyjne w takim kontekście, mimo wszystko bardziej długoterminowym, zwracacie uwagę mocno na ten problem oraz na jego jakby ułożenie w obecnym środowisku, w obecnej dziedzinie wiedzy. Także zapraszam do dyskusji. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć.